Przygotowanie systemu do trasy tak naprawdę zaczyna się od tego, żeby określić, jaki rodzaj muzyki będzie grany. Po tym, jak już wiemy, jaki jest rodzaj muzyki, trzeba określić, w jakich salach będziemy grali, żeby poznać skalę wydarzenia. Przy znanej skali wydarzenia tak naprawdę już założenia projektowe związane z tym, jak projektuje się system LISA, system nagłośniowy pod system LISA, dają nam wytyczne co do tego, z jakim konturem brzmienia ma grać dane grono oraz jaka ma być jego wydajność. Tak naprawdę do wszystkich sal wymagałem, żeby był rysunek autokadowski, przekrój i rzuty. Na podstawie tego można było zrobić model w Sandvisionie, który daje możliwość zamodelowania, zasymulowania całego systemu i tak naprawdę przy założeniu, że będziemy grali w 90% z systemu Kara, też nie było większego problemu z tym, żeby spełnić odpowiedni SPL, odpowiednią wydajność systemu, dlatego że no jest to system, który wystarcza na skalę, na jaką były grane te koncerty. W większości sal zastosowane było 7 gron, z czego 5 gron scenicznych było większych z założenia projektowego i było to 9 modułów Kara w każdym z nich. Do tego 2 grona extension, w których było po 7 modułów Kara. Kara ze względu na to, że horyzontalnie gra 110 stopni, więc daje najlepszy wynik w obliczaniu zasięgu działania LISY i ze względu na to, że jej wydajność pozwala na zachowanie odpowiednio dużego odstępu od sprzężeń, zapasu mocy itd. Z punktu widzenia wydajności można by zastosować mniejsze zestawy typu Kiva 2 lub A10. Tutaj tak długie grona były zastosowane głównie z tego powodu, że musieliśmy mieć odpowiednią ilość stopni, by pokryć od najwyższego rzędu do najbliższego rzędu widowni. Subbass w systemie LISA to jest taki mixdown tak naprawdę z sygnałów, które trafiają do LISY i też tak naprawdę z założeń projektowych producenta subbass powinien być podwieszony. To nie jest związane stricte z tym, że jest to system imersyjny, tylko po prostu uzyskujemy lepsze pokrycie pod względem rozkładu SPL i bardziej równe pokrycie horyzontalnie ze względu na to, że bas mamy w jednym punkcie. Strojenie systemu tak naprawdę polega na tym, żeby spełnić kontur, który został założony z tego, jaki powinien być dla danego typu muzyki. Więc jeżeli dla naszego przypadku kalkulator zakłada 8 dB w okolicy 100 Hz konturu brzmienia, to tak należy go wystroić. Cała reszta po prostu musi być jak najbardziej płaska. Każde grono sceniczne powinno brzmieć jak najbardziej tak samo i system extension może być do 6 dB cichszy i może mieć też mniejszy kontur, ponieważ jest to rozszerzenie, a nie dalsza część systemu scenicznego. Docelowo na etapie Sandvisiona wszystkie grona powinny brzmieć jak najbardziej podobnie i taka odpowiedź w Sandvisionie powinna być jak najbardziej podobna jedna do drugiej. Natomiast na etapie strojenia na miejscu oczywiście można zrobić poprawki, jeżeli są jakieś ewidentne różnice, ale raczej unika się tego, ponieważ ze względu na korelację i dekorelację sygnałów grona nie powinny jej pogłębiać. Frontfill imersyjny w systemie LISA jest rozwiązany w ten sposób, że tworzy się wirtualny głośnik z systemu scenicznego, który wisi nad sceną. Jest on oddalony wirtualnie w przestrzeni
takiej samej odległości, na jakiej wysokości wisi. Oczywiście tą odległość można regulować w zależności od tego, co dzieje się na scenie. I dopiero z dźwięku, który byłby generowany z tego wirtualnego głośnika, renderowany jest dźwięk do front fili, które z założenia muszą być tak zaprojektowane, żeby każdy słuchacz w pierwszym rzędzie słyszał przynajmniej trzy zestawy. Dalej, każdy z głośników frontfila ma taki parametr jak gain gradient, czyli to jak spada poziom od punktu centralnego do skrajnego. I też w zależności od tego, co dzieje się na scenie, tym gradientem możemy dopasować bardzo mocno skupienie na danym dźwięku, na danym obszarze na scenie słuchacza. No, na chwilę obecną software'owo można zrobić bardzo dużo, bo mając sam kontroler, zaczynając od samego kontrolera, możemy tak naprawdę odtworzyć stage plan muzyków na scenie. Natomiast idąc dalej, używając Lisa Studio wraz z Lisa procesorem, który uruchamia się jako soft na laptopie, możemy tak naprawdę w renderingu binauralnym stworzyć całe show od początku do końca i jeżeli jeżeli użytkownik jest świadomy tego, jak działa ten system, jak panoramować, jak wykorzystywać to, czy źródło jest w osi grona, czy gdzieś między nimi, jest w stanie stworzyć tak wierny obraz akustyczny, jaki by zrobił na faktycznym systemie na próbie 1:1. Także nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o to, czy się to zrobi w binauralu, czy się to robi nawet na przeskalowanym systemie, czy się to robi już jakby docelowo na systemie, na którym się będzie grało. Wszystkie źródła, które są na, znaczy się instrumenty, są obiektami, które powinny być tak spanoramowane, jak się znajdują faktycznie na scenie. Czasami można kreatywnie zadziałać, poszerzając panoramę sceny, lub ją zawężając. Natomiast takie rzeczy jak powroty efektów, wszystkie rewerby, delaye są już kreatywnie użyte tak, żeby też jeszcze bardziej powiększyć tą przestrzeń. Można zrobić zupełnie jakby abstrakcyjne przestrzenie, których nie ma w miejscu, gdzie się gra. To jest jakby już następny krok w twórczości. Dzięki modułowi Room Engine tak naprawdę możemy stworzyć akustykę. Oczywiście najtrudniej będzie ją zmniejszyć objętościowo. W zasadzie jest to bardzo mało możliwe, albo w bardzo małym stopniu możliwe, natomiast w drugą stronę możemy bardzo mocno powiększyć obiekt, w którym gramy, zarówno pod względem wczesnych, średnich, jak i bardzo dalekich odbić w każdą stronę tak naprawdę, co też jest istotne, bo możemy mapować opóźnieniami system w dowolnym kierunku. W zależności od tego, jaki jest to procesor, czy jest to wersja pierwsza, czy druga, cały czas mamy możliwość wyboru tak naprawdę, czy ten procesor będzie inline'owo, czyli z procesora, z konsolety odbierze sygnały, po czym je odda do systemu, lub będzie insertowo wchodził i wracał z powrotem na konsoletę. Cały czas zachowana jest ta sama topologia, że wysyłamy wszystkie obiekty post fader direct out. Procesor je miksuje do odpowiednich szyn głośnikowych i te muszą być już zdekodowane odpowiednio do wyjść analogowych, AS-owych, AVB, już prosto do wzmacniaczy mocy. W zależności od sali korzystaliśmy od 5 gron scenicznych i 7 frontfilowych do 7 gron scenicznych, 9 frontfilowych i 8 serandowych, plus submix subbasowy oraz submix do dogłośnień, które są gdzieś poza obszarem działania Lisy. Od strony sygnałowej najprostszym sposobem jest opięcie wszystkiego w protokole AVB, ponieważ wychodząc z procesora AVB możemy tak naprawdę wejść prosto do końcówek lub przez procesor P1 już prosto do wzmacniaczy mocy. Natomiast w przypadku rozwiązania MADI musimy zdekodować to do następnego formatu. W naszym wypadku jest to MADI do AS-a, który dopiero w 10 liniach AS-owych trafia do wzmacniaczy mocy. Tutaj akurat z pomocą przychodzi optymalizacja sandwiżynowa tak naprawdę, która w bardzo jasnych parametrach mówi, czy warto spinać pojedynczo po 2 lub po 3 moduły. No i w tej sytuacji wszystkie grona były spinane na 4 drogach ze wzmacniacza niezależnych procesingowych, czyli w przypadku, gdy na przykład tutaj mamy 9 paczek w gronie, mamy opięcie 3, 2, 2, 2. I takie
opięcie dawało najlepszy efekt w optymalizacji na etapie sandwichera, natomiast spięcie po jeden oczywiście jest możliwe, ale różnica w tym, jak ta optymalizacja przebiegała, była tak mała, że po prostu nie warto było dokładać tak wielu kabli, które musiałyby zejść jeszcze z tej kratownicy na dół. Na całej trasie zastosowany był system wzmacniaczy ELA12X z okablowaniem oryginalnym ELACoustic. Do wystrojenia systemu był zastosowany procesor P1 wraz z modułem M1, który tak naprawdę tworzy niesamowity ekosystem zamknięty i samowystarczalny do uruchomienia, skonfigurowania i skalibrowania systemu, tak jak się chce tak naprawdę. Oczywiście w zależności od możliwości czasowych, montażowych, budżetowych, system imersyjny zawsze w każdej sytuacji wypadnie lepiej ze względu na to, że nie pobudzamy sali dwoma masywnymi gronami na bardzo dużym poziomie, tylko energia tak naprawdę jest rozłożona na ilość gron, jaka jest zastosowana. W zasadzie każde źródło, które jest na scenie, nie podlega interferencji, więc zrozumiałość mowy, naturalność brzmienia jest dużo większa, nieosiągalna przy systemach stereofonicznych ze względu na to właśnie, że jedno źródło, jeden obiekt na scenie jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik lub źródło pozorne gdzieś między głośnikami w systemie scenicznym. Z punktu widzenia efektowego, od takich zupełnie najprostszych działań, czyli można zapisać dwa snapshoty z różnymi pozycjami i uruchomić je z czasem przejścia, możemy przejść też do zupełnie ręcznego sterowania jakimś obiektem po to, żeby coś kreatywnego uzyskać. Kończąc na tym, że można zapisać na próbach trajektorię ruchów przy pomocy DAW-a i później je odtworzyć, czy to ze spacji, czy z timecodem, to już jest kwestia jakby założeń danego show. Tak naprawdę ostatnim punktem jest możliwość trackowania, czyli już coś, co jest nieprzewidywalne tak naprawdę na scenie, może zostać strackowane przy pomocy systemu, który nadaje tak naprawdę informacje na temat pozycji obiektu na scenie. Lisa to odbiera, interpretuje i nadaje ten sam parametr pozycji danemu obiektowi, który jest przypisany do danego ID w systemie trackowania.